Hello, tutaj Purpose. Dzisiaj kolejne Survival Craft Creeps. Taka, wiecie, taki żarcik z MTV Creeps. No nieważne. Dzisiaj z nami jest, no jak zwykle, na tym serwerze DHD.pl. Cześć. No dokładnie, witam. No siema. Jako pierwszy domek pokażemy wam tą właśnie wielką, tajemniczą kulę na spawnie, która jest za mną. Hey, wake up. Przede mną. No, przed tobą, a nie za ważne, mną. Nieważne, idziemy? No. Tak, idziemy. No więc poprosimy pana Tarkeza, żeby nas przetepał do siebie. Bo chyba tam nie ma normalnego wejścia. Zaraz na pewno nam powie. Cześć, Tarkez! No hej. No. Jest. Może ja coś opowiem o kuli? Poproszę jeszcze o TP Accept. A po co ci? Tak. Dobra, to ja coś opowiem o kuli, jeśli mam takie prawo. No słucham. Znaczy to powinien Tarkę zapowiadać, no ale już nie będę no, w niego. Dobrze, masz rację. Możesz poopowiadać. Nie, dobra, ty pierwszy. Robimy zbliżenie na twarz albo ucho, jak wolisz. Proszę mówić. Co by tu powiedzieć? Kula wybudowana praktycznie od podstaw. Została wygenerowana, a później dół został zmieniony ze szkła na dirt. Oho, czyli tak mówiąc krótko... Także trochę roboty było. No na pewno. Fajnie, bo powiem ci, że no od środka to nie wygląda tak, jak to wyglądało na zewnątrz. Ona robi, szczerze powiedziawszy, z zewnątrz robi wrażenie dużo mniejszej. Nie wiem, jak ty masz DH wrażenie. To no znaczy, chyba. Ta kula na pewno jest mniejsza niż ta druga, która stoi obok. No, ale ta druga to jest labirynt i ciężko go będzie pokazać, bo każdy go będzie mógł przejść, a to przecież nie o to chodzi, prawda? No, dokładnie. No, i widzimy dolna kopuła jest zrobiona w stylu dżunglowym, czyli liczne źródełka, duże drzewa, grzybki, kwiatki i tym podobne. No dobra, ale skoro to jest MTV Creeps, no to pokazuj te twoje plazmy i wiesz, kina domowa i wszystko po kolei teraz. O, kible w toalecie. Kible w toalecie. No tak, no kible zazwyczaj bywają. Zapraszam na górę. Miało być plazma w toalecie. Jak mam wejść na górę? Aha, drzewkiem, tak? Drzewkiem. Tędy. Drzewkiem. Może byś napisał DH, żeby się przywitali z YouTube'em. Czemu zawsze ja mam pisać? No nie wiem, bo ty ładnie piszesz. A żeś teraz dowalił, wiesz? Tu jest kolejne piętro. Zejście na dół. No to widzimy drugą kopułę. No i tu was teraz zaskoczę, bo to jest mój dół. No co? Czyli tam mieszkałeś tak jak ja kiedyś, podobnie. Ja miałem chatę beznadziejną i wspaniałą wieżę. Ale mniejsza z tym. Także jak widzicie, fajerwerków nie ma. No nie no, sama kula to jest jeden wielki fajerwerk. A ty trochę skarbów i to wszystko. No, zobaczcie tutaj widok ładny na dzielnię. Tajemnice przejście! No nie, to jest do drugiej kuli, to ja tam nie wchodzę. No nie, wchodź tam, nie wchodź. Ewentualnie można pokazać, że tam jest ciemno i tam jest... Można wyjść. Ale zaraz, musimy skończyć. Widzimy źródełko, liczne dynie. To jest druga część półkuli jest stworzona w taki las. Taki mieszany i to porządnie. Ej, patrzcie na to. Tutaj widać drugą kulę, ale to fajny widok jest. Jak taka kula śnieżna. No. No nic, dobra, Tarkes. Dziękujemy ci serdecznie za pokazanie swoich budowli. Przecież nie skończyliśmy, jeszcze druga wieża. No, ale mieliśmy jej nie pokazywać. Aha, no to możemy pokazać jedną stronę. Labirynt jest tylko na dole. No. A tutaj możemy pokazać, że jest zrobione w stylu endowym. Można. Na górze nie ma nic praktycznie. Cała reszta jest pod nami. No tutaj widzimy po prostu ten i tutaj mamy, nie wiem, to jest zejście do labiryntu albo to jest zejście do labiryntu? Chyba tu to. Tu jest wyjście, a to... Obierz nagrodę! Ej no. No. Ale miłe. No to odebrał nagrodę. Fajnie, wiecie. Dobra. Dobra, nieważne. No, to przechodzimy do kolejnego domku. Dzięki serdeczne. Dzięki. Trzymajcie się i na razie. I jesteśmy z powrotem. Tym razem jesteśmy u VHS-a.
Dawał Divi. Witam. Divi Divi. No i Divi Divi pokaże nam wioskę... VHS. VHS, tak, pokaże nam... Nie, wioska się nie nazywa VHS. Pokaże nam wioskę paru osób. No może najpierw wymień, kto tutaj mieszka w tej wiosce, będzie prościej. Też bym chciał wiedzieć do końca. Aha, no dobra, fajnie. Ale nie? Czekaj, to jest... Griffer. Popsuło się! Do pory pozna tym stał. Dobra, dobra. Skąd wziąłeś nowe? No. A, nieważne. On rzuca tym. Dobra. Mniejsza z tym. Czekajcie, czekajcie. Przypominam sobie, to jest tak. DVDV albo VHS, jak to woli. No. Mamo Ratuj, Pirania, czyli brat Mamo Ratuj chyba. Mytero, Krako się chyba buduje. I chyba ktoś jeszcze, ale pewny nie jestem. No to spora wiocha, to pokazuj. A masz wszędzie dostęp? No, nie, ale coś się wykombinuje. Dobra. No. Zgryfuje się najwyżej. Tak, to jest mój piękny dom. Jest piękny, ponieważ sam go budowałem. No tak, widzę garaż, tylko że samochodu brak. Ugrabi. No, no Boże. Wiesz. Wpuść nas do środka. Pokaż, co tu masz. Pokaż, kotku, co masz Zapraszam. W środku. To są te liany, o których była historia wcześniej, ale nieważne. Nie no, liany, dogadaliśmy się później, że liany w rzeczywistości po prostu dałem mu, bo je ściąłem, no. Tak, tak. Chociaż mogłem być po paru piwach. Tak. Paru! No dwóch. Tak będzie, dobra. Ja pamiętam historię o czterech. Dobrze, że akurat zatrzeszczało w tym momencie. No. Znaczy nie, ja usłyszałem jakieś pip. No, okej, okay, idziemy. To jest mój magazyn, bardzo obszerny, ale... Ale puść mnie wiecie. Jeszcze może. A, trafczesty, dlatego możesz kłaść skrzynię obok siebie. I tak tam nic nie ma, bo mi się nie chce tego wypełniać. Ty, to jest niegłupie, można trapczesty kłaść obok siebie? No, trapczesty obok czestów zwykłych i wtedy masz takie coś, jak tutaj widzisz. Ale czad, to fajne, i nie wiedziałem o tym. Na małym obszarze masz strasznie dużo skrzyń. No ej, dobra. Otworzyłem jedną. No bo trapczesty da się otwierać. Trapczesty można otwierać. Bo pułapki. Odej, zobaczmy co ma. No. I to? Bo którymś otworzeniem tam coś było. O, tu jest. Co tam jest? Co tam masz jest? Swoje. O, to jest przydatne, to jest przydatne. O, snow. Kopałem tego tyle śniegu, bo chciałem dom ze śniegu zbudować, ale mi się nie chciało. Iglo. Dobra, idziemy dalej. Co tam ciekawego masz? Zamknij go tam, nie puszczaj go. Tu jest piękna, piękna ta, no. Kuchnia. Kuchynka. Z grzybkiem, bo mi się być nie chciało. Ugotuj nam coś. Wiesz co, mogę ci ugotować, o. Grzybową? O, steka dostałem, patrz, a ty nie dostałeś, ciebie nie lubi. Ja mam dirta. To jest moja bardzo pojemna lodówka, w której nic jeszcze nie ma. No tak. Bo jestem biedny. Tylko, że... Nie ma sprawy. A tam na dole jest... Tu, nie, tu no. Widzimy otwierany kibelek. Tak. Przy kuchni, żeby daleko nie trzeba było chodzić. Tu jest bar. W razie jakby kuchnia była ekstremalna, rozumiem. Tak, ostra na przykład. I tu jest tak, takie coś. Tu można podejść, zamówić drinka. No to ja poproszę, Kuba Libre. Poproszę, mój ulubiony drink. Ja chcę zestaw z niespodzianką. No tak. No dobra. Czy coś jeszcze? No oczywiście, poproszę po kolejne domki. Oczywiście, jest jeszcze góra. Łe, no to już w ogóle bomba. Bomba. Czy na górze nic specjalnego nie ma, bo tutaj są tylko dwa pokoje. Ale puste. To jest... Nie, nie. Puste. Tu jest automatyczna przepalarka. I się przepala tutaj coś. A, rozumiem, że na tutaj jest hopper schowany, tak? Dobrze, myślę. No tak ładnie wszystko porobione. Dwie właściwie. Ty, a to jest nie głupie w ogóle automatyczna przepalarka. Właściwie to są cztery, bo taka jedna to jest... To przypominam, Pulpo, że pół twojego domu zmechanizowałem ja. No to możesz mechanizować dalej, bo potrzebuję automatycznej przepalarki. Nie ma sprawy. Widzimy łóżko potrójne na wypadek trójkącików. Co mam? Jest ta strójka. Co mam nagrać? No, jak już jest nas trójka, to słuchajcie, chwilowe cięcie, zaraz wracamy. Ja nie robię cięcia, ja po prostu się odsunę. Ja no tu jest tak. Szafa grająca, ale nie ma płyt, ponieważ ktoś chyba mi ją rozwalił. Czy trzeba dirta tam włożyć, odejść. Krako mi ukradł płytę. Tak. A po odcinku ci dam jedną płytę, bo mam kilka w zapasie. Czy było ten, bo Krako wziął do serwisu i ten, i jak to serwisanci robią. No tak. No. Okazało się, że czyścili nie tą stroną gąbki i teraz jest problem. Tak. A tu jest latająca lampa. Ej, a co tam jest? Garaż, w którym nie ma samochodu, bo mi ukradli. Chodź, buduję ci z dirta. A co miałeś, Bentleya? No, duża wioska, to wiesz. Rower. Popatrzcie, to jest w ogóle najlepsza rzecz w moim domku. To jest latająca lampa, nie?
A wiecie dlaczego lata? Bo jest lampą Gina? Nie, bo Krakow wylał lawę i potek się spalił. Rozumiem. A reszta stołu stoi, tak? To widzimy filiżanki z dirtem w środku. To nie jest dirt, to jest kakałko. Tak, to jest brązowy cukier. Albo Coca-Cola, no już nie przesadzajmy. Trochę się spieniła, no. Tak, dobra, idziemy dalej, bo to naprawdę trochę zajmie. No. Ty, Parpaus, nie chcesz swojego drinka? Nie, dzięki. Wiesz co, nie prowadzę po pijaku. Dobra. No, open the door. Dziękuję. Tylko jedne. Dobra. I pokazuj kolejne domki. Idziemy chyba po kolei domki, nie? Tak, tak można, tak. Tak oryginalnie. Najpierw wieża, czy ten kolejny dom? To kolejny dom, tak. To on jest brzydki strasznie, bo ja go nie budowałem oczywiście. A czyli to jest dom? Mamo, ratuj. I chyba tutaj mi się nie uda wejść. No nie. I trudno, zobaczymy. Akwizytorom, widzisz, jest napisane, akwizytorom, no odsuń się, Decha. I Jehowym dziękujemy. No, Decha jest Jehowy, ja jestem akwizytor. Dobra, nie wpuszczą mnie, trudno. Może kiedyś. Tu jest wieża, tak. Tu jest wieża, która nie wiem do czego służy. Ale wieże zazwyczaj do niczego nie służą w Minecrafcie. Wieża widokowa, by mamo ratuj, winda w budowie. Czyli windy nie będzie. Tak, dokładnie. Tak samo ja chciałem zbudować World Trade Center, ale mi nie wyszło. I mi się nie chce budować. No dobra, coś jeszcze chcę tutaj pokazać? Piękna woda, czysta woda. A gdzie wy jesteście? Bo trochę się zgubiłem. Parpaus, weź mnie ten, bo ja wodę zwiedzę, nie? Aha. No to. Koło czego wy jesteście? No to wpisz TP. A jesteś, dobra. TP. TP. A, o, Purpos, widzę cię, tu nie ruszaj się. Dobra. Dobra, chodźcie. Kolejne domki. Kolejne domki. A co ty się tak spieszysz, panie? Na spokojnie. Nie śpieszę się. Trzeba się wyluzować. Bo i tak wrzucisz to pierwszą antenę z NASA. Widzimy kolejny dom. VHS się znowu zgubił. VHS? VHS? Coś mu... Pożarła go koła mernica. Mowę mu odebrała, ale zobacz, kto tu jest. Wyleciał. Może pirania będzie się chciał... Może być, wystarczy nam. Czekaj, czy jest pirania? Nie ma pirani, no szkoda. Możemy go sklepać, może zacznie gadać. Pirania, wejdź na TS. To nie było planowane, rzecz jasna. Zbuduj ładniejszy dom, ten jest zrobiony coś ładniego, a nie jak chata. Aha. Chata Mythero. Mythero? Mythero, nie umiesz coś po anglikańsku, Boże. Czekaj. Nie może pirania. No trudno. No trudno, zwiedzimy domki bez pomocy oprowadzających. Mniej więcej jak to wygląda. No to pirania. No pirania, otwórz. Otwórz, no właśnie. Czekaj, tabliczka. Bardzo ładnie. Domek pirani i Wiktora. Jehowym z tym bronią. No to co ty Jehowych nie lubi? No to cóż, musisz sobie pójść, no. Ej. Co? Czy on nie wygląda przypadkiem jak ja? No, to jest... To twój brat bliźniak. Ale piranie wygląda identycznie. O! Nie, wyłącz, będą prawa autorskie. A muzyczka ino ino. No tak, bardzo ładnie. A my się sami tutaj rozgościmy, bo widzę, no, że... widzimy magazyn, pędzony bimber. Potem będzie za to bulił, nie teraz. Ty, patrz, ale czat. Jak jest na obrazku kompas, to się rusza. No wiem o tym, zegarek tak samo. Nie no, ale to ja rozumiem, że zegarek się rusza, tylko... No dziko. Jej! Stary, chodź tu szybko! Na górę? Ui! Na górę? Jesteś na górze? Tak. O, tańczący ze świniami. No tak. Jej! Jeha! Jedziesz! Klep go! No, wygląda jakbyś go klepał. Ła, przepraszam! Dobra, czekaj. Włączam jedynkę. Dobra, teraz tak nagrywam. Świnia wyścigowa. Ej, driftuję prosiakiem. Jestem kolejny. Dobra, ale wracaj do góry. Dobra. No i co ty robisz? Złaź ze świnia. Nagrywam tak. No gdzie ty żeś polasł? Tam jest ich więcej. O ja, ona... Jest ta bezczelna muzyka w tle. Ej, ona się marnuje. Jest w porządku.
No Ej. Nic. Dobra, koniec z tych domków, z tego osiedla. Ona się wciul marnuje. Dziękujemy VHS-ie, że z nami wystąpiłeś. Mam nadzieję, że to obejrzysz i usłyszysz podziękowania. A my przechodzimy do ostatniego domku. Na razie. No i jesteśmy w ostatnim domku. Dzisiaj niestety zabrakło nam dechy. Ale spokojnie, nagramy bez niego. Niepotrzebny nam do niczego, prawda? No. Fafniuch, oprowadzaj. No, tylko musiałem mu to napisać, nie? Fafniuch, oprowadzaj. O, jest nasz drugi wiceadmin, który właśnie puf, zniknął. No, co my tutaj mamy? Aha, tutaj. Dobra. Ładny, ładny, taki troszeczkę podobny do mojego, nie? W stylu. Dużo wełny, taki modern troszeczkę. Tak, co my tutaj mamy? To jest kuchnia, z tego co widzę, aneks kuchenny. Piecyki, zmywarki, ale fajny minimalizm. No właśnie, czyli tak jak troszeczkę jak u mnie. Chociaż tutaj, no, mimo wszystko jest trochę więcej tego. Fajny pomysł na kran. Fajne, nie? No. A to jest lodówka, z tego co kojarzę. Tak opowiadam. Zamrażarka. Huh. No. Dalej, co my tutaj mamy? Co my tutaj mamy? Co tutaj jest? Co tutaj jest? Haha, łazienka. Patrzcie na to. No czad. No strasznie mi się podoba ten patent z kranami, z prysznicem. Rewelacyjnie. Zamyka się kapę od kibla. No, tak czy siak. Fajnie, fajnie, fajnie to wygląda. Co my mamy dalej? Laptop! No pewnie, no co to byłby za minimalistyczny domek bez laptopa? Gdzie nam Fafniuch uciekł? Łe, no ładne takie. Basenik, atrium, te sprawy. O, QR chce się do nas przetepać. Juhu! Tepaj ją, tepaj. No. Będzie MTV Cribs z koleżanką QR. Nie wiem, czy kojarzycie, ale QR pokazywałem. QR domek pokazywałem w pierwszym odcinku. Ta jaskinia taka fajna. No. O, salon. Widzę z jakimś wielkim telewizorem. Ciekawe, co dzisiaj. To jest sypialnia? Sypialnia z telewizorem. Nie wiesz, że to niezdrowo? No, tak czy siak. Ciekawe, co dzisiaj puszczają, nie? A gdzie głośniki? No gdzie głośniki od kina domowego? Lipa, panie, lipa. Gdzie żeś ty znikł był? Tutaj teraz, tak? Chodzimy. A, tu jest garaż z jego bolidem. Normalnie formuła pierwsza. Garaż z warsztatem. Fajnie, fajnie. Fajna kolorystyka, bo tak faktycznie kojarzy się garaż z troszeczkę czerwono-czarnymi kolorami. A to co, tutaj prysznice na górze? Czy komora gazowa? No dobra, co my tutaj dalej mamy? Pięterko. O, fajnie, grill widzę. Stoliczek, pewnie. Impreza na maksa. A tam widziałem stół do bilarda. Decha. No, tak czy siak, jak ci, ale masz w łeb, decha, jak to obejrzysz, to masz w łeb z tego pupka. No nic, desia. Ale w łeb macie wszyscy, zniszczę was. No dobra, co tu dalej? Pokazałbyś nam jeszcze, o właśnie, a było gdzieś to takie przejście, o właśnie, to przejście. Poczekajcie. Kik. Maniak. Wacka. Słowa. QR. Możesz jeszcze zawrócić. O, a co tu się dzieje? No sprawdźmy.
przejście podwodne. No, żebyś wiedział, żebyś wiedział. Decha. No. O, a tutaj miniaturki domków, które widzieliśmy przed chwilą. I nawet palma jest, zobaczcie. Palma mu odbiła. Ogródek wypoczynkowy. No. Dobra. Dobre, drzazga, podoba mi się. Od dzisiaj jesteś drzazga. To ja tak w ramach tego, no, odpowiedzi do czata. Okej. Okay. Dziękujemy serdecznie, Fafniuch. No, ukłoń mi się, ja ci się kłaniam. Do zobaczenia. No cóż, no do zobaczenia w kolejnym odcinku, bo to był ostatni domek w tym odcinku, także komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.